torów. Jeśli chodzi o nawierzchnię, no to są betonowe i drewniane, odkryte i zakryte. No najczęściej spotyka się tak zwane tory o wymiarach olimpijskich, tak jak ten tutaj w Warszawie, to jest 333-33. Czyli praktycznie 3 rundy daje 1 kilometr. Tor kolarski Orzeł, zwany Nowymi Dynasami, znajduje się przy ulicy Poskarpińskiej 11 na Grochowie. Klub został założony przez mieszkańców. Potrzeby, nie wiem czy serca, po prostu z potrzeby posiadania klubu. I tak samo to mieszkańcy wystarali się o to, żeby ten tor powstał. Linia obchodu toru jest to linia, na której zaznaczone są wszystkie odcinki toru, start do poszczególnych konkurencji. Linia czerwona jest to tak zwana linia sprinterska. W technice jazdy sprinterskiej dla jej bezpieczeństwa zawodnik, który wjedzie ostatnie 200 metrów poniżej tej czerwonej linii sprinterowskiej, nie może z niej wyjechać. Linia niebieska jest to linia sztajerowska. Rozgrywane były mistrzostwa polskie, międzynarodowe, sprinty i tak dalej, i tak dalej. Przy tym torze powstała nasza pracownia wysiłkowa, czyli badania kadry. Był warsztat zbiorowy, baza sprzętowa i baza fotelowa. Nawet była mała stołówka, że można było dobrze sobie. Jest tutaj hala sportowa, zaprojektowana przez Macieja Nowickiego, która została wybudowana jeszcze przed wojną. Dobrą rzeczą, jaka się stała, to to, że ten budynek został wpisany do rejestru zabytków. Dzięki temu przynajmniej jest pewne, że nie można go zburzyć, tak? W latach swoich świetności był nie tylko właśnie dla sportowców, ale też korzystali z niego mieszkańcy, okoliczne szkoły, był po prostu otwartym miejscem. Na porobione mieliśmy boiska, sobie grali w piłkę, zrobili siatkówkę i tak dalej. W roku 2015 udało nam się po raz pierwszy otworzyć strefę rowerową nad Wisłą. Ludzie, którzy się tam spotykają, są bardzo zróżnicowani. Począwszy od tych, którzy przyjeżdżają tam specjalnie, żeby pojeździć na którymś z toru, czy przyjechać na serwis, czy przejeżdżali tam po prostu ścieżką rowerową. To jest jedna z najbardziej ruchliwych ścieżek rowerowych w Warszawie. Rowerach Verduillo i przyjeżdżają ludzie z super zawodniczymi rowerami. Co najlepiej świadczy o tym, że to miejsce jest bardzo potrzebne i że jeśli przyjeżdża tak różnorodne środowisko, tak zróżnicowane grupy, to że brakuje takich miejsc. Takiej lokalizacji w Warszawie, która oferuje takie rowerowe atrakcje. Jest pan tak, dzieci od 2,5 lat zaczynają tam jeździć i ludzie, którzy są już w takim wieku babciano-dziadkowym. Jest też tor Nowe Dynasy, który jest tym takim naszym najsłynniejszym, najbardziej medialnym rzeczywiście tworem. I co ciekawe, nie tylko rowerzyści na nim jeżdżą, jeżdżą też na nim rolkarze,
też niektórzy na deskorolkach się tam próbują. Co tak daje, naprawdę daje nam szeroką gamę jakby możliwości, co można robić, jak można się na tym bawić. Cała strefa rowerowa jakby odpowiada tak naprawdę wszystkim potrzebom, czyli tej takiej rekreacyjnej, sportowej, towarzyskiej, wypoczynkowej i takiej stricte gastronomicznej. Clou tego tak naprawdę jest też propagowanie pewnej idei, która nam przyświeca, przywrócenia Torna Podskarbińskiej do żywy i rewitalizacji tego obiektu. Właśnie smutne jest to, że niewiele w tej sytuacji można zrobić, w sensie w tej chwili. Rok temu udało nam się zebrać grupę ochotników, którzy dziarsko wzięli szczotki do ręki i udało nam się trochę wysprzątać ten tor, w którym obecnie się znajdujemy. I zaczęliśmy drążyć temat, co się w tym miejscu dzieje, dlaczego tak jest, że to miejsce jest opuszczone. Nic tutaj się nie dzieje, praktycznie nikt właśnie nie wie o tym, że ten tor tutaj za bramą sobie jest. Wszystko wyszło od tego, że chcieliśmy zrobić po prostu tutaj projekt, wyświetlić film dokumentalny o tym miejscu. I wtedy zaczęły się tak problemy i okazało się, że w ogóle tutaj nie możemy wejść, że nie da się tutaj nic zrobić, w związku z czym wpadliśmy na pomysł, żeby zbudować minitor drewniany, który miał stać, znaczy i stał się takim manifestem, żeby pokazać władzom Warszawy i nie tylko, że jest taka potrzeba, żeby to miejsce, to konkretne miejsce zrewitalizować. No i tam wszystko jest, go chciało uruchomić, a przecież były prysznice, wszystko, sauny, wszystko to chodziło. Tak, dojazd wszędzie dobry. Prawie autobus wjeżdża do bramy tego. Jest gdzie zaparkować nawet samochody. I tak się naprawdę niepotrzebnie stało, jak się stało. Wszyscy ręce do Boga składają. Kiedy to tak może być? Tyle lat stał i ten tor marnie. W tym projektowaniu, jak to miejsce może wyglądać, do tego też chcemy zaprosić mieszkańców, żeby mogli wziąć w tym udział. Nawiązując znowu do historii i do tego, że to właśnie mieszkańcy byli tym zaczynem i to oni doprowadzili do powstania tego miejsca.